Dzisiaj temat pizzy sportowej, ale nie chodzi o tematy kulinarne, nie chodzi o diety sportowe, chodzi o coś zupełnie innego. Zresztą zobaczcie, posłuchajcie sami, zapraszam. Temat pizzy osiągnięć psychologii dla sportów zaproponowali dwaj panowie, pan Terry i Kara Georgis. Nie wiem, czy dobrze czytam te nazwiska. Czym jest pizza osiągnięć? Mówi nam o tym, jakie trzy podstawowe elementy budują sportowca ogólnie rozumianego. Chodzi o to, że tak jak pizzę mamy podzieloną na kawałki, tak pizza sportowa składa się z trzech kawałków. Trzy podstawowe fundamenty, których zrównoważony rozwój zapewni nam optymalny nasz rozwój i optymalne osiągnięcia. Te trzy elementy to w kolejności wymienianej w książce kondycja, umiejętności i psychika. O co w tym trójpodziale chodzi? Musimy zrozumieć, patrząc na nasz rozwój sportowy, na nasze osiągnięcia w sporcie, czy próby osiągnięcia czegokolwiek w sporcie, że są trzy elementy, które musimy równomiernie budować, nad którymi musimy równomiernie pracować. Ponieważ jeżeli skupimy się tylko na jednym z nich, nasze osiągi w pewnym momencie będą taką wypłaszczoną krzywą. Popatrzmy na krzywą naszego rozwoju sportowego. Na linii poziomej mamy czas poświęcony na treningi danego aspektu. Na linii pionowej mamy nasz postęp. Oczywiście nie są to jakieś dane ściśle matematyczne, ściśle naukowe, oparte o jakieś ankiety czy inne badania. To ma tylko odwzorować mniej więcej, jak wygląda nasz rozwój. Możecie zauważyć, że na początku, poświęcając stosunkowo niewiele czasu, mamy dosyć znaczący postęp, dosyć znaczący rozwój w tym aspekcie, który właśnie trenujemy. Natomiast z czasem ta krzywa się wypłaszcza. Później dochodzimy do takiego momentu, że niezależnie od tego, jak dużo czasu jeszcze spędzimy na treningach nad danym aspektem, przyrost, który osiągniemy, będzie prawie że pomijany dla nas, niezauważalny na korcie czy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie, której będzie to dotyczyć. Więc zamiast poświęcać kolejne godziny na trenowanie czegoś, w czym już jesteśmy dobrzy, bardzo dobrzy, a być może nawet już perfekcyjni, może lepiej zastanowić się, czy w pozostałych aspektach nie mamy jakichś niedociągnięć. I gdybyśmy część czasu poświęconego na szlifowanie tego jednego poświęcili na rozwój tego, który nie domaga, nagle się okaże, że nasze postępy będą dużo lepsze. Autorzy książki proponują skupić się na trzech takich aspektach, gdzie musimy dbać o to, żeby równomiernie się rozwijać, po to, żeby nasze treningi były jak najbardziej efektywne, czyli adekwatnie do czasu, który poświęcamy na trening, żeby był jakiś widoczny nasz rozwój, żebyśmy osiągali lepsze wyniki w danej dyscyplinie. I po kolei. Kondycja rozumiana jako kondycja fizyczna, sprawa chyba oczywista dla każdego gracza squasha. Myślę, że wiele osób zaczynających przygodę ze squashem, jeżeli nie uprawiała innych sportów i ma słabą kondycję, dosyć szybko dostrzega, że przegrywają ze względu na brak kondycji. Po prostu brakuje im sił na korcie, brakuje im oddechu i nie są w stanie z siebie nic wykrzesać. I technika, nawet perfekcyjna technika, no niewiele nam pomoże, jak nie wybiegamy do piłki. Drugi kawałek naszej pizzy to umiejętności, czyli umiejętności gry w squasha, technika, której musimy poświęcić trochę czasu. Nawet teraz odwracając sytuację, jeżeli przychodzimy z innego sportu, jesteśmy wybiegani, jesteśmy w dobrej kondycji, potrafimy bardzo dużo na korcie wytrzymać, no to z osobą o podobnej wytrzymałości, a nawet czasami mniejszej, przegramy, jeżeli jej umiejętności techniczne są dużo lepsze. Jeżeli ona potrafi przeganiać nas z jednego miejsca kortu w drugi, potrafi zagrać tam, gdzie zaplanuje, gdzie nas nie ma, zawsze znajdzie taką sytuację, gdzie nie będziemy w stanie dobiec do piłki, nie nadążymy za piłką i dzięki temu będzie zyskiwała punkty. Trzecia rzecz, bardzo często bagatelizowana albo pomijana przez sportowców, szczególnie tych amatorskich, to psychika. Bardzo trudno wygrać mecz, właściwie jest to niemożliwe, jeżeli mamy świetne przygotowanie kondycyjne, jesteśmy dobrzy technicznie, ale nie jesteśmy odpowiednio zmotywowani. Jeżeli nie mamy chęci wygrać w danym meczu, to nic nam nie pomoże. I o tym właśnie mówi psychika. Chodzi o to, żeby wchodzić na kort zmotywowanym. Niezależnie od tego, czy idziemy na trening, czy idziemy na sparring, czy wchodzimy na mecz turniejowy, powinniśmy mieć odpowiednią motywację, żeby z tego czasu na korcie czerpać jak największą przyjemność i jak największe korzyści związane z naszym rozwojem. Myślę, że psychika to jest rzecz, z którą bardzo wiele osób będzie miało problem. Niestety
w naszym kraju, generalnie w naszym świecie, psychika jest dość słabo zaopiekowana, jeśli tak mogę powiedzieć. Wiele osób ma z tym problemy na wielu różnych poziomach i sam rozwój psychiki w sporcie czasami nie wystarcza. Mam nadzieję, że udało mi się jakoś spójnie opowiedzieć o tych trzech elementach tej pizzy sportowej. Na kanale będę starał się publikować filmy z każdych tych aspektów. Nawet stworzyłem sekcję właśnie, która się nazywa Pizza Sportowa. I jak możecie zobaczyć, są już w niej pierwsze filmy podzielone właśnie na te kategorie. Psychika, kondycja i technika. Technika oczywiście mam na myśli umiejętności. I sukcesywnie będę dodawał tam filmy, odpowiednio je tagując i odpowiednio umieszczając w każdej z tych grup. Żeby Wam ułatwić rozpoznanie się w tych filmach, to filmy dotyczące kondycji będą oznakowane kolorem czerwonym, czyli tytuły będą w kolorze czerwonym, może jakieś dodatki. Umiejętności to kolor niebieski, on tam będzie dominujący na miniaturach, a psychika myślę, że będzie kolorem żółtym. Postaram się przynajmniej tego trzymać, żeby ułatwić Wam docieranie do poszczególnych filmów, albo wizualnie nawet, żeby Wam łatwiej było rozróżnić, w której części filmy się pojawiają. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Powodzenia.